Was w moim nowym filmie Co jem w ciągu dnia jako frugiwor. Zapraszam serdecznie. Chciałam nadmienić Wam bardzo, bardzo istotną rzecz. Otóż nie będę nigdy pokazywać całego dnia to, jak jem. A przyczyna jest taka, że każdy z Was, będąc na swojej drodze owocowej, jest na innym poziomie, innej głębokości tej drogi. Nie lubię mówić poziomie, dlatego użyłam słowa głębokość, żeby też było zrozumiałe. Każdy jest na innej głębokości i każdy będzie potrzebować innego zasobu, energii. Każdy z Was będzie potrzebować czegoś innego, aby zaspokoić swój głód. Każdy będzie z Was potrzebował innej miary jedzenia, innej objętości jedzenia, bo każdy z nas idzie swoją ścieżką. Dlatego podążaj swoją ścieżką. Nigdy nie kieruj się tylko tym, co widzisz tutaj w internecie przez nas postujących. Nie oceniaj po jednym filmie. Jesz tyle, ile potrzebujesz. Ten styl życia nie polega na liczeniu kalorii i jedzeniu ogromnych ilości posiłków, ale jedzeniu takiej wielkości, jaka Cię satysfakcjonuje. I aby zrozumieć dokładnie ten przekaz, aby zrozumieć tę drogę, zapraszam na profesjonalne konsultacje www.rokokonatgirl.com albo wyślij do mnie maila na konsultację odkrywczą rokokonatgirl@gmail.com. Witajcie, jestem rokokonatgirl. Jestem specjalistą detoksyfikacji i regeneracji ciała. Zajmuję się także analizami tęczówki oka, czyli iridologią. Jestem międzynarodowym uzdrowicielem. Dzielę się z innymi, jak sama uzdrawiam swoje ciało za pomocą owoców, warzyw i ziół. I być może pomogę także i Tobie. Na moim kanale możecie zobaczyć między innymi moje owocowe życie na Hawajach. Jak na gatunek człowieka przystało, jestem frugiworem. Wiodę swoje indywidualne poglądy etyczne. Lily Coy and Rock Coconut Girl in the flesh. Is that good, Lily Coy? Is that good? Jestem tu, aby zainspirować Cię i pomóc Ci zrozumieć, czym tak właściwie jest zdrowie. Daję wskazówki, jak osiągnąć pełnię szczęścia, a przede wszystkim wspaniałe samopoczucie na co dzień w sposób naturalny. Thank you.
dobry. To jest mój soczek, który właśnie sobie sączę. Jest zrobiony ze starfruit, czyli tego owocu, którego widzieliście wcześniej. Owoca, którego widzieliście wcześniej. I... On smakuje jak mango ze śliwką. I taki mam posmak śliwki w buzi potem. Jak wiecie, o co mi chodzi. Bardzo dobre. Ja chciałabym kiedyś pojechać na takie zawody testerskie soków. Wiecie, że zgadujemy, co jest co, jaki sok, z czego jest zrobiony, dobry to było, nie? Pyszne. Naprawdę dobre. Pycha. Nie wiem, czy w Polsce rośnie u was starfruit, czyli ten gwieździsty owoc, ale jeśli tak, to korzystajcie ile wlezie. Jeśli nie, nie możecie go wyhodować, no to myślę, że można sobie jakoś zamówić albo pojechać się do ciepłego kraju, żeby go tylko zjeść, bo naprawdę warto. Jest pyszny, jest piękny, pięknie wygląda. Boski. Ja przed chwilą wróciłam z oceanu, kochani. Byłam w oceanie, było cudnie. Jeszcze jestem cała słona. Więc muszę wziąć prysznic. Ale przepyszny. Jest przecudny, przepyszny i naprawdę warto, że tak powiem, wyciskać owocki, kochanie. Kochani, a co? Jaki owoc ty dzisiaj wyciskałeś? Podziel się ze mną w komentarzu poniżej, bo jestem ciekawa. I dosłownie mój dzień, to jak jem, jest bardzo, bardzo łatwy. Bardzo łatwy. Nie ma w nim nic skomplikowanego. Najprostsze do przygotowania posiłki, jakie tylkokolwiek można. Ale nie polecam ich wszystkim. Absolutnie nie polecam tym, którzy są na ciężkiej diecie, na ciężkim stylu życia, bo do takiego stylu życia no się dochodzi, ja już jestem na nim 6 lat, więc potrzeba czasu na pewne rzeczy, także uważajcie na siebie, nie zmuszajcie się do niczego. Zapraszam na moją prywatną grupę Dr. Morse po polsku, gdzie prowadzę webinary i możecie zobaczyć już ponad 120 webinarów na tamtej stronie, więc zapraszam serdecznie. I zapraszam również do grupy nowej VIP, grupa nowa VIP, Dr. Morse po polsku VIP, jest to grupa płatna, bardzo niewielka opłata do opłacenia, wszystko jest napisane jak chcecie dołączyć do grupy, więc zapraszam serdecznie. No mamy już tam dość sporo osób i mamy takie fajne, zaufane grono ludzi, więc zapraszam serdecznie i ciebie. You should be ashamed.